Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pytacie bardzo dużo mnie o aferę kamerkową i również widzę na YouTubie, pojawiają się szoty, jak wczoraj grałem w szachy. Bo ja grałem w szachy ogólnie, jak na live, jak cała ta drama się zaczynała. Niekrótko później ja streama kończyłem, bo miałem zamiar gdzieś jechać rano, więc musiałem iść spać. I w tamtym momencie jeszcze nie było do końca wiadomo, czy to rzeczywiście była ta dziewczyna, którą teraz posądzacie o to, tak? Czyli Natalia. Ja tam w sumie mówię, że w sumie to nie wiadomo, czy ona, czy coś. I teraz ludzie mówią, a jak nie wiadomo, jak sama powiedziała, że to ona. Na tamten moment było jakieś zdjęcie, jeszcze nie było jakichś porównań telefonów. Wiecie, no nie było, no przede wszystkim nie było tak zwanego przyznania do winy. No ale dobra, znajdujemy się teraz w takiej, taka jest rzeczywistość, że wyszło, no już nie dało się powiedzieć, siema to nie ja. Powiedziała, siema to ja, trudny okres w życiu, jakieś tam inne rzeczy. Znajdą się osoby, wiadomo, zawsze się znajdują osoby, które mówią, okej, spoko, rozumiem cię. A z drugiej strony zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, nieważne co by się nie działo, nigdy nie można zrobić tego i tego i tamtego, jakaś godność, dziewczyno. A co ja o tym sądzę? A ja sądzę o tym... Znaczy, zacznijmy od tego, że ja nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. I to nie jest dlatego, że ja kogoś podejrzewałem o coś takiego. Tylko, no tak świat wygląda, nie? A to, czy się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam, to są zupełna para koloszy. Nie zapominajmy, że dla wielu nastolatek, ogólnie kobiet, nawet mężczyzn, idolkami były Marta Linkiewicz, czy wcześniej Paris Hilton, czy Kim Kardashian. I one też, że tak powiem, karierę z wysokiego C jak kok zaczęły. Więc dziwić mnie to nie dziwi. Więc dziwić mnie nie dziwi, że jakaś osoba, która jest znana, ma jakąś tam przeszłość, czy osoba, która działa na YouTubie, takim czymś się trudniła. Nie dziwi mnie to. Ale to konkretnie mnie dziwi, że akurat Natsu jest tą osobą. No jest to dziwne. Jest to dziwne. Mógłbym się jeszcze tutaj na ten temat trochę szerzej wypowiedzieć, ale wydaje mi się, że ona ma już wystarczająco. Ona ma już wystarczająco obecnie na głowie. Wystarczająco co na pewno jest jej wstyd, jest jej pewnie głupio. Wydaje mi się, że nie muszę być kolejną osobą, która przychodzi i odniesie się do jakiejś wypowiedzi. Jest jak jest. Jest jak jest. Ja na pewno uważam, nie wiem w jakim stajcie życiowym była te 4 lata temu, bo ja ją dosyć niedawno ogólnie poznałem. Nie wiem, jaka była kiedyś, ale mogę wam powiedzieć, że teraz jest w porządku. No, jest sobą. Ja zazwyczaj, tak jak zanim kogoś poznam, to szacuję, jaka ta osoba będzie. I bardzo rzadko się mylę, a tutaj się zaskoczyłem, bo że tak powiem, nie tyle sprostała tej wizji jest git, tylko nawet ją kilkukrotnie poprawiła i tyle. Więc no, ja się zadaję z osobami, które wiecie, które różne rzeczy robiły. Jeden kurwa nie wiem, handluje marihuaną, drugi kiedyś ukradł samochód, trzeci siedział za pobicie. Że różne grzeszki ludzie popełnili, więc ja akurat jestem osobą, która jest w stanie, no, jeśli ta osoba rzeczywiście się zmieniła, jest w stanie się no po prostu nie patrzeć na to, tak? I z tym, że jeszcze porównując do tamtych porównań, nie chodziło mi o to, że bo w sumie za bardzo się skupiłem na tym, że było łamane prawo, tak? No bo czy sprzedaż narkotyków, czy jakieś pobicia, to jest łamanie prawa. Bardziej mi chodziło, że czasami niektóre z tych czynów są moralnie nieakceptowalne, więc może też złe przykłady podałem. Ona być może jest to te camgirl, być może one są, nie jest jakieś, wiecie,
moja córka będzie adwokatem, moja będzie lekarzem, moja będzie na kamerze. Może nie jest to wyśniona praca, tak, o której w młodości wszyscy marzą, ale koniec końców ewentualnie to, wiesz, krzywdę się wyrządza, nie wiem, sobie, może jakąś psychiczną i tyle. Nikogo się nie krzywdzi tym, że ktoś w taki sposób pracuje, nie? I na koniec jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Starałem się być najbardziej neutralny, jak mogę. Ale ja ją, kurwa, lubię. No, nie będę mówił, że jej nie lubię, że nie jest znajomą. I podejrzewam, że jakbym jej nie znał, to bym się bardziej szorstko na ten temat wypowiedział. No ale to pamiętajcie, że też punkt widzenia bardzo często zależy od punktu siedzenia, więc ja nie ukrywam. Mówię poprzez empatię. A nie ten. Tak. Każde zdanie jest subiektywne. Jeśli to jest twoja własna opinia. To jest moja projekcja. Piszę wiersz, butelkę i niech to płynie w dal. Dryfuję na wodzie, choć nie umiem pływać. W znak tonę, znowu ten mrok otucha za dnia. Daj mi lek, chowam się, kiedy piach leci w twarz. Piszę wiersz,